akcji zdrowotnej Spacer po zdrowie Zaproś swojego lekarza jest aktywizacja osób do ruchu. Zwykły, zwyczajny spacer. 30 minut dziennie wydłuża nasze życie. Organizatorem głównym spaceru jest Perła Wellness w Legionowie. Jest to jedyny w Polsce klub fitnessu medycznego. Panie napisały program do Ministerstwa Zdrowia. Jest ten spacer finansowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 i wybrały 10 miast do 50 tysięcy mieszkańców. Przyjechały do nas. Szybka decyzja, decydujemy się, fajna akcja. Zróbmy coś innego dla naszych mieszkańców w Malborku. Nazywam się Magdalena Damska, jestem koordynatorem oddziału miejscowego Joanniki Dzieło Pomocy. Mamy tutaj wioskę medyczną, w której badamy poziom cukru we krwi, ciśnienie, wysycenie tlenu krwi tlenem. Dodatkowo mamy pokaz pierwszej pomocy i z użyciem defibrylatora automatycznego. Bardzo się cieszę, że będę mógł razem z Wami w tym marszu uczestniczyć. Tak jak Pani i Pan będą ten marsz prowadzić, to ja będę ten marsz zamykał razem z ratownikiem medycznym i deklaruję, że w razie czego będę szczególnie Panią udzielał pierwszej pomocy, więc... 3, 2, 1, start! Pogoda nam dopisała, humory nam dopisały i zdrowie dopisało. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Tak. Spacer bardzo fajny. Piękna pogoda, która dopasowała nam. Oczywiście, że bardzo fajnie, że padło na Malbork, bo udało nam się w tej inicjatywie wziąć udział. Spacer był wspaniały, pogoda dopisała. Ja akurat miałem przyjemność zamykać całą stawkę spacerujących, także spotykałem bardzo ciekawych ludzi. Bardzo fajna inicjatywa, nikt się tutaj nie ściga, nikt nie narzuca tempa. Wszyscy chcą w każdym swoim tempie dojść do mety i świetnie się bawić, świetnie się czuć, więc myślę, że każdemu dzisiejszy spacer dodał dużo zdrowia i tego zdrowia wszystkim życzę. Bardzo dobrze się szło, chociaż biodro mnie bolało, bo mam uszkodzone trochę biodro, ale dzięki koleżance, która mnie wspierała po drodze, to doszłam do mety. 162. Jest super, wcale nie jestem zmęczona, drugi raz powtórzę. Bardzo dobrze.